Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przyszła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Straszne jest to napięcie w liturgii ostatnich dni. Jeszcze dwa dni temu radośnie ogłaszaliśmy całemu światu: Bóg się narodził, Bóg jest z nami. Wpatrywaliśmy się szczęśliwie w szopkę. Mieliśmy wizję spotkań z najbliższymi. Klimat taki ciepły, serdeczny, dobry, radosny, płynący z tego żłóbka. Dwa dni temu ogłaszaliśmy całemu światu: patrzcie, jak bardzo Bóg kocha człowieka, do czego zdolna jest ta miłość, miłość Boga do człowieka. Już wczoraj powstał duży zgrzyt, bo jeszcze pieśni kolędy słyszymy gdzieś tam w oddali, bo jeszcze mamy świadomość, jak wpatrując się w żłóbek, że tutaj Maria szepcze do Jezusa, uspokaja Go, a jednocześnie już słychać świst kamieni, już napięcie, krzyki, szarpanina. Tutaj spokój dziecka, a tu męczeństwo Szczepana. Wczoraj to był taki dzień, gdzie pokazywaliśmy, gdzie Kościół nam pokazywał, do czego jest zdolna miłość człowieka do Boga. A dzisiaj? Dzisiaj umiłowany uczeń, apostoł, najmłodszy z całego grona. Ten, któremu zawdzięczamy ostatnią Ewangelię. Ta napisana najpóźniej. I akurat jedyny z apostołów, który męczeństwa nie doświadczył. On to akurat się doczekał bardzo długiego życia. Jakby popatrzeć na wszystkie te sytuacje, które spotkały apostołów, to one, chociaż wiele w jego życiu było zawirowań i trudności, to miał się jakoś tak dziwnie prosto. To jakoś tak ta jego postać nie przystaje wszystkich starszych apostołów. Jan, który przez długi czas najpierw jest uczniem Jana Chrzciciela, ale potem z Andrzejem poznają Jezusa i idą za Nim. On jest bardzo, bardzo młody. On zupełnie nie ma świadomości, co teraz się dzieje, jak to wszystko, co się wydarza, wpłynie na całe jego życie. On, który zupełnie nie ogarnia rzeczywistości, która jest wokoło. Jan nam się kojarzy z tym umiłowanym uczniem, z tym, którym wytrwał do końca. Kiedy Jezus zaczyna mówić o tym, że zostanie zabity, to Piotr reaguje bardzo ostro. Mówi: Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Ale mu wtedy Pan Jezus powiedział, nie? Idźże mi z oczu, szatanie, i w ogóle. Ale Piotr miał bardzo fajną motywację, dobrą, piękną. Jak zareagował Jan i jego brat? No cóż, może musisz przez to przejść, ale jak ma tam nadejść potem Twoje królestwo, to wiesz co? To zorganizuj nam miejsce po lewej i prawej stronie. Umiłowany uczeń.
Młodzieniec, który zupełnie nie wie, do jakiej misji jest powołany, jaką misję teraz będzie prowadził. Przy krzyżu wytrwa nie ze względu na heroizm, tylko ze względu na to, że nikt go nie będzie traktować poważnie. Że wszyscy będą na niego patrzyli jak na dzieciucha. On dlatego mógł być z kobietami. To jest jego poziom heroiczności. Człowiek, któremu te młode lata zdefiniują całe jego życie, bardzo długie. Długo pozostawał w Jerozolimie, opiekował się Maryją, tak jak mu to zostało przekazane. Potem zaczynają się prześladowania. Dzisiaj pod koniec mszy, żeby tych napięć liturgicznych było więcej, to będziemy wino święcić, nie? 100 lat po jego śmierci powstał apokryf, który opisywał o tym, jak za prześladowań cesarz zaprosił go do siebie i poczęstował zatrutym winem. Jan, kiedy pobłogosławił ten kielich, doprowadził do tego, że kielich pękł, rozsadziło go. Nici z trucizny. Ile w tym prawdy, trudno mówić. Pewne jest jednak, że musiał uciekać. Że w końcu tych swoich dróg wylądował na Patmos. I został ostatnim z apostołów. Ostatnim świadkiem tych najbardziej niesamowitych wydarzeń. I pewnie tylko dochodziły do niego kolejne informacje. Ten zginął tam, ten zginął tam. Piotr już nie żyje w Rzymie, z Pawłem umarł, wiesz? I kolejny, i został sam. Zostaje sam jedynym świadkiem na kilkadziesiąt lat. I przez te kilkadziesiąt lat będzie patrzył, co też dzieje się z Kościołem. I to nie będzie budujący, radosny obraz. Jan będzie patrzył na nowe herezje, które powstają i będzie starał się tłumaczyć, że to nie tak było, bo ja przecież wiem, widziałem. Jan będzie patrzył, jak kościoły zaczynają między sobą rywalizować. Jan będzie patrzył, jak zostaje zburzony cały porządek świata, który on znał. To wszystko, co tak bardzo kochał, co z tego teraz zostaje? To wszystko, co zdefiniowało całe jego życie, ile teraz z tego jest? Nie utożsamiasz się trochę z tą sytuacją? Nie masz może takiego doświadczenia Jezusa, który jest bliskie, który jest tak bardzo osobiste? A potem? A potem to wszystko idzie nie tak? A potem to nawet w tej rzeczywistości, która przecież Jego jest, która miała do Niego należeć, którą Jezus tak bardzo chciał, to tam są napięcia, to tam się wszystko sypie. To tam się pojawiają różnice. Nie odnajdujesz się w tej rzeczywistości. Nie mógł Jan zwątpić, załamać się. Gdzieś tam zesłany na końcu świata. Nie. Pisze listy, pisze apokalipsę, a na koniec życia Ewangelia zostanie spisana. On, który ma świadomość, że cały czas remedium na to wszystko, co nie wychodzi, jest, że muszę go głosić. Muszę go głosić, chociaż sam może, samemu mi teraz trudno w to uwierzyć, chociaż sam widzę, że to wszystko się układa nie tak, jak powinno, nie tak to sobie wyobrażałem. Co mi zostaje? Zakasać rękaw i głosić. I głosić i służyć tym wszystkim, którzy są, którzy jeszcze przychodzą do Niego, którzy są Mu powierzeni, których Bóg postawi na Jego drodze. I Jan będzie łącznikiem z kolejnym wiekiem. Wprowadzi Kościół.
Bóg będzie go chronić przed herezjami. Głosząc innych, umocni sam siebie. To wam oznajmiamy, co było na początku. Cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, czego nasze ręce dotykały.